Cześć! Dzisiaj przyszedł czas na bardzo długo wyczekiwaną ostatnią część dotyczącą Top Model. Zapraszam! Na samym początku chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli nie za bardzo będę uśmiechać się w tym odcinku, to nie miejcie mi tego za złe. Z tego powodu, że to łączy się z dosyć specyficznymi momentami w moim życiu i no, ciężko mi po pierwsze mówić o tym w bardzo swobodny sposób, a po drugie jakoś wyzwalać z siebie uśmiech i pokłady radości. W ogóle jak to wszystko wygląda, nasz powrót do domu i później powrót na Fashion Weeka i tak dalej, i tak dalej. Więc ostatni panel odbywa się w Warszawie przed wyjazdem na Fashion Weeka, czyli to są te ostatnie eliminacje przed wylotem po prostu za granicę, tak, na ten Fashion Week. Po tym panelu wszyscy rozjeżdżamy się do domów. Czyli wszystkie osoby, które przeszły dalej na tego Fashion Weeka, rozjeżdżają się na miesiąc do domów i wracają do normalnego życia. Ja niestety ten powrót miałam dosyć traumatyczny. Dość, że byłam dwa miesiące zamknięta w domu, nie zarabiałam na siebie, nie miałam żadnych środków finansowych odłożonych na czarną godzinę, to jeszcze w trasie powrotnej do domu dowiedziałam się w autokarze, że straciłam alimenty, które płacił mi ojciec. Więc w tym momencie wracałam do domu, wiedząc, że nie mam za co nawet zapłacić czynszu. Mało tego, nie mam nawet za co kupić sobie coś do jedzenia. Mało tego, nie mam tak naprawdę na kogo liczyć w tym temacie, bo no po prostu nikt mi nie da pieniędzy tak po tak wspaniałych wakacjach życia, bo tak mogę nazwać pobyt w programie. Nagle ogarnęło mnie coś takiego, że żałuję tego, że tam byłam. Ja teraz nie mam za co żyć. Jakby za program nie dostajemy żadnego wynagrodzenia za to, że uczestniczymy w nim. I zaczęły piętrzyć się na mojej głowie problemy. Zaczęłam zastanawiać się, czy to naprawdę był dobry wybór. Zaczęłam zastanawiać się, co ja mam teraz w ogóle zrobić. Całą 7-godzinną podróż przepłakałam. Całe szczęście, że miałam wspaniałą szefową. Czyli tak jak mówiłam już wcześniej, pracowałam w solarium i mogłam do tego miejsca pracy wrócić. Poprosiłam szefową o więcej godzin, żebym mogła więcej czasu spędzać w pracy. Czyli praktycznie dzień w dzień pracowałam po 12 godzin, żeby jakoś zarobić na siebie. Mało tego, zadłużyłam mieszkanie, bo nie zapłaciłam czynszu za 2 miesiące. Co później jakby dało mi znaki, bo musiałam to spłacać przez jakiś czas. No i to właśnie nazywa się dorosłe życie. Ja nie mogłam spełniać się z tego względu, że miałam po prostu obowiązki. Przez ten miesiąc tego pobytu w domu, przed wyjazdem znowu z Top Model na Fashion Weeka, z każdej strony czułam straszną presję, z każdej strony czułam straszne pretensje. Mieszkałam ze swoim partnerem, któremu nie podobało się to, w jaki sposób myślę o przyszłości. Całkowicie wymijaliśmy się pod względem ambicji. To też narastały bardzo duże konflikty, które wybuchały praktycznie codziennie. Niestabilna sytuacja finansowa, taki niesłuszny wyrok, niesprawiedliwy, który zabrał mi środki do życia. Po prostu to, jak ludzie mnie traktowali wtedy, kiedy wróciłam z tego programu, spowodowało mój całkowity regres, całkowite zwątpienie w siebie, ale to takie zwątpienie w siebie, że nawet nie miałam takiego zwątpienia w siebie na samym początku, kiedy przystępowałam w ogóle do castingów w Top Model. Również w tamtym momencie podjęłam decyzję o wyprowadzce do Warszawy. A z odcinka o Warszawie możecie dowiedzieć się, z jakim to odzewem się spotkało, więc dość, że te wszystkie problemy, decyzja o Warszawie, no za dużo, po prostu za dużo rzeczy naraz. Taką sytuacją, która podniosła mnie niesamowicie na duchu, były odwiedziny pani Izabeli, która, jak wiecie, z pierwszej części odcinka o Top Model namówiła mnie do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Pani Iza przyszła wtedy, kiedy ja pracowałam jeszcze przez ten miesiąc w swoim rodzinnym mieście w solarium. I pamiętam, że znowu się poryczałyśmy, że podziękowałam jej za to, że zmieniła moje życie totalnie. I pamiętam, że dostałam od niej prezent, który mam nawet przy sobie. Dostałam od niej medalik, na którym jest wygrawerowane marzenia się spełniają. No co, no, przyszedł czas wyjazdu. Przyszedł czas wyjazdu do Portugalii. Przyjechałam znowu do Warszawy spakowana i
i przygotowana na nowe rozrywki, nowe przygody. I wtedy tak naprawdę zderzyłam się z tym, że uczestnicy w ogóle nie poznawali mnie pod względem charakteru. Pytali mnie, czy wszystko jest w porządku, czy coś się zmieniło, czy coś się stało. Ja nie do końca jakby potrafiłam na to odpowiedzieć. Cały czas jakby udawałam pod przykrywką uśmiechu, że wszystko jest super. Jednak tak naprawdę nie za bardzo bliscy mi ludzie nawet zauważyli taką drastyczną zmianę w moim podejściu. No wylecieliśmy do tej Portugalii. Po prostu przyjechaliśmy do hotelu, w którym mieszkała Madonna. Pamiętam, że był bardzo piękny i pamiętam, że jeszcze pojechaliśmy na jakąś taką wycieczkę szybką, objazdową, która mniej więcej pokazała nam Lizbonę. No, było bardzo pięknie, tylko dlaczego tak krótko? Z tego, co Michał Piruk mi powiedział, kiedy ja już odpadłam, to w tamtym momencie nikt miał nie odpaść. Bardzo, ale to bardzo nie zgadzałam się z tym, jak pokazano to w telewizji, a jak było w rzeczywistości. Po pierwsze, ja weszłam jako pierwsza z dziewczyn. W odcinku pokazano to tak, że po pierwsze weszłam na końcu, po drugie, że w taki sposób to przedstawiono, jakbym odgapiła od Osi to, że mój ulubiony pokaz to Victoria's Secret, a ulubioną modelką to Adriana Lima. To jakby było dla mnie strasznie przykre. Dość, że odpadłam wtedy, to jeszcze za wszelką cenę starano się ze mnie zrobić kompletną idiotkę, która kompletnie, ale to kompletnie nie zna się w ogóle na temacie mody. Prawdą było to, że nie znałam portugalskich projektantów, nie przygotowałam się, bo po prostu nie miałam na to czasu. Ja ciągle pracowałam i nawet nie miałam do tego głowy, żeby przygotować się. Też bardzo przykre było to, że na przykład inni byli na castingu 10 minut, a mnie na tym castingu trzymano 40 minut. Ja już wiedziałam, że coś się kroi. To nie było takie oczywiste, że ja tam siedzę, każą mi się rozbierać, każą mi się ubierać, każą mi przychodzić. Gdzie jestem? Czy to mi się śni? Czy to jest jakiś abstrakcyjny sen w ogóle? I tak naprawdę już z tego zagmatwania, z tego robienia wszystkiego jakby tak naprawdę przeciwko mnie, ja zgłupiałam. Wyszłam do tego pokoju, gdzie odbywał się casting. I powiedziałam dzień dobry i hello i po prostu przywitałam się w dwóch językach z racji tego, że Ania jest Polką, a pan, który siedział od niej, jest Portugalczykiem. Na co z miejsca Ania zaczęła do mnie mówić biegle w języku angielskim. Ja nie mówię po angielsku, ja rozumiem wszystko w języku angielskim, ale mam blokadę. Ja uczyłam się wiele lat angielskiego i nigdy nie potrafiłam pokonać blokady, w której mogłabym normalnie, swobodnie mówić w tym języku. Strasznie się krępuję przy mówieniu, bardzo mówię cicho i dosyć niewyraźnie, więc jak zaczęłam odpowiadać Ani w języku angielskim, Ania zaczęła mi łapać za słówka. Pamiętam, że ona mnie zapytała o wiek, a ja odpowiedziałam jej, ile mam lat, i zakończyłam to years old. A ona do mnie, is? Ja mówię, ears. I ona, że może że mój akcent, że coś tam, zaczęła mnie tak łapać za te słowa i w taki sposób pytać mnie o pewne rzeczy, że ja już po prostu stanęłam i powiedziałam, że nie wiem, ja po prostu nie wiem, o co jej chodzi. Może też z drugiej strony przybrałam bardzo buntownicze podejście, bo ja też tak mam, że jeżeli ktoś w stosunku do mnie zachowuje się chamsko, to ja jakby odpłacam się tym samym. Więc odpowiadałam pani Ani w chamski sposób. Nie wiem, nie pamiętam już, powiem wam szczerze, czy po polsku, czy po angielsku, ale pamiętam, że nie byłam również miła. No i przeszliśmy jakby do następnej części castingu, w którym pani Ania stwierdziła, że zmierzy moje biodra, bo stwierdziła, że oszukuje, bo w karcie castingowym miałam napisane 94 cm w biodrach. Pani Ania powiedziała, tak, to jeżeli tak, to cię zmierzymy. No niestety pani Ania mnie zmierzyła i wyszło nawet mniej, bo wyszło 93 cm w biodrach. Oczywiście, o Boże, jak to za dużo, o Jezu, jak to za dużo. No nie byłam tam jedyną osobą, która miała tyle w biodrach, a nawet jeszcze jedna uczestniczka miała troszkę więcej, więc to nie był naprawdę problem, który mogli mnie odrzucić, tak? Chyba najbardziej dla mnie takie bolesne było to, jak pani Ania kazała mi się rozebrać. Wyobraźcie sobie to, że musicie się rozebrać, nawet jak macie perfekcyjną figurę przed top modelką.
I oczywiście przed 20 czy 30 innymi osobami z całej ekipy, z obsługi, bla, 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 bla. Mając samą ocenę niższą niż niższą. Miałam łzy w oczach, no ale odwróciłam się, poszłam do góry do pokoju, przebrałam się w kostium kąpielowy. Wróciłam, no i pani Ania kazała mi chodzić. Raz się przeszłam, to pani Ania powiedziała mi, że przeszłam się jak dziewczyna koło fontanny. Drugi raz się przeszłam, to powiedziała, że przeszłam się jak na zakupy. Trzeci raz się przeszłam, to też użyła jakichś ciekawych zdań, które no, w żadnym stopniu mi nie pomogły. W żadnym stopniu jakby nie okazała tego, że jest osobą z dużym doświadczeniem i w żadnym stopniu nie pomogła mi na tym castingu, tak? Bo też uważam, że jeżeli widziała to, co jest złe, to mogła mi dać przynajmniej jakąś wskazówkę. A jedyną wskazówkę, jaką usłyszałam, to pani Ania powiedziała do mnie, że mam przyjść jak Adriana Lima. Czy my jesteśmy na castingu aktorskim? Nie będę się przychodzić jak Adriana Lima, bo nie uważam, żebym tej kobiecie dorastała do pięt. I myślę, że tym zdaniem wbiłam sobie gwoździe do trumny, bo nie mogłam schować języka za zębami. No ale dobrze, w takim razie przeszłam się jak Ola. Pani Ania powiedziała, że to było słabe. I czy chcę spróbować jeszcze raz? Ja powiedziałam tak. Na co pani Ania powiedziała, nie, to do widzenia. No to do widzenia. Zamknęłam drzwi za sobą, poszłam do uczestników. Mogliście widzieć też moje łzy, straszne łzy, bo czułam się, nigdy w życiu nie czułam się jak gorsza kretynka, idiotka. Nikt bardziej nigdy ze mnie nie zadwił, jak w tamtym momencie. Ja byłam wyczerpana psychicznie totalnie. Po tym, co musiałam przyjść w domu, po tym, co spotkało mnie na tym castingu. Patrząc na to, myślę, że nie mogłam nic zrobić. Tak serio. Myślę, że nie mogłam zmienić tego, że odpadłam w tamtym momencie. Myślę, że wszystko się do tego przyczyniło. Ja się starałam na tyle, ile mogłam w tym stanie psychicznym, który miałam w tamtym momencie. No stało się, no cóż. Pamiętam, że strasznie, ale to strasznie płakałam wtedy. Nawet nie z samego tego, że odpadłam, bo wiedziałam, że to prędzej czy później się stanie, tak? Na pewno wiedziałam od początku, że nie wygram tego programu. Miałam nadzieję, że dojdę do finału, bo takie jakby przesłanki mi dawano gdzieś tam, ale nie sądziłam, że wygram ten program, więc jakby samo odpadnięcie nie było dla mnie tak uwłaczające i tak bolesne, jak to, w jaki sposób to zrobiono. W jaki sposób przedstawiono mnie i w jaki sposób wiedziałam, że to pokażą później w telewizji. Pamiętam, że nawet Michał Piruk nie dowierzał, że po prostu ja odpadłam. Pamiętam, że nawet wziął mnie do siebie wtedy do pokoju hotelowego i przegadał ze mną pół nocy. Pewnie na drugi dzień był nieprzytomny na zdjęciach, ale poświęcił mi bardzo dużo czasu i z tego miejsca jestem mu ogromnie wdzięczna, bo coś tam na tym samym początku poukłada w mojej głowie i jakoś mogłam sobie poradzić z tym. Kolejnym problemem było to, że ja miałam mieszkanie wynajęte w Warszawie od dnia, w którym bym wróciła do Warszawy z Portugalii. I tak naprawdę wracając do Polski, ja wiedziałam, że w sumie to gdzie ja mam wracać? I te 4 dni spędziłam zamknięta w pokoju hotelowym, nie ruszając się, nie jedząc, nie kontaktując się z nikim. Po prostu musiałam sobie to wszystko ułożyć jakoś w głowie i powtarzam jeszcze raz, to nie chodziło o to, że odpadłam, tylko to chodziło o to, co przeszłam w ostatnich miesiącach i jak bardzo to mnie wyczerpało fizycznie i psychicznie. Po tych 4 dniach pamiętam, że podniosłam się z bardzo wysoko podniesioną głową i powiedziałam, że nie, zacisnę zęby i uda mi się wszystko, co sobie zaplanowałam. Wyprowadzka do Warszawy, nowa karta, nowa czysta karta w życiu, nowy rozdział, wszystko od początku. Wróciłam do swojego miasta rodzinnego, spakowałam się i wyjechałam do Warszawy. A co mnie spotkało w Warszawie? Po pierwsze podpisałam kontrakt na 5 lat z ponoć najlepszą agencją w Polsce. Oczywiście na samym początku usłyszałam, że obiecują mi złote góry. Będę miała po prostu, jak tylko będę chciała pracować, to będę miała tyle hajsu, że spokojnie utrzymam się w Warszawie. Może gdybym miała wsparcie osób dorosłych, może gdybym miała jakąś większą wiedzę na temat tego, jak to wszystko wygląda, nie podpisałabym tego, co podpisałam. Agencja po udziale w programie, mimo tego, że miałam pełną skrzynkę mailową propozycji współpracy, nie załatwiła mi nic. Nie zrobiłam ani jednego zlecenia.
nie byłam w ani jednej publikacji, nie szłam na ani jednym pokazie mody. Nic. Po prostu pustka. Miałam 1000 zł w portfelu. I to było też z tego powodu właśnie, że obiecano mi, że od razu zacznę zarabiać. I ja skuszona tymi propozycjami przyjechałam bez zastanowienia i bez odłożenia sobie większej ilości pieniędzy. Z tego wszystkiego zrobiło się tak, że wy robiliście sobie ze mną zdjęcia na ulicy, a ja szłam sprzątać kible u kogoś w mieszkaniu. Tak wyglądała moja popularność po zakończeniu programu Top Model. Więc wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, jakiego masz agenta. Wszystko tak naprawdę nie zależy od ciebie, bo ty jesteś świeży w tym wszystkim, nie masz pojęcia, z czym to się je. I to nie jest tak, że po prostu po takim programie jesteś królem, panem wszystkiego i rozwijają ci czerwony dywan pod stopami. Na wszystko musisz dopracować sam, albo musisz mieć kogoś w swoim otoczeniu, który ci w tym pomoże, tak? Nie żałuję i nigdy nie będę żałowała udziału w programie. To, tak czy inaczej, jak to się skończyło, otworzyło mi drzwi na wszystko, co wydarzyło się w moim życiu po programie. Pewnie nie spodziewaliście się takiego obrotu sytuacji. To jest dosyć taki przykry, uderzający odcinek, ale takie są realia wszystkich reality show i wszystkich takich programów w Polsce. Nie mogłam powiedzieć wszystkiego. Jak doskonale wiecie, wszyscy uczestnicy programów podpisują umowy, które są na bardzo duże pieniądze, tak? Czyli bardzo duże kary z tym się wiążą, jeżeli opowiemy zbyt wiele. I na sam koniec mam dla was coś bardzo ciekawego, bo nie chciałabym kończyć tej serii tylko i wyłącznie na tej ostatniej części. Chciałabym was poprosić o zadawanie mi pytań w komentarzach do Q&A, które to dotyczy właśnie Top Model. Mało tego, dla moich snapowiczów, dla osób, które oglądają mnie regularnie, mam niespodziankę. Specjalnie dla was wygenerowany filmik, odcinek z ciekawostkami z Top Model, do którego jakby link będzie tylko i wyłącznie dostępny na moim Snapchacie. I ten link będzie pojawiał się przez kilka dni. Ten link będziecie musieli po prostu zaskrinować i wpisać go w wyszukiwarkę. Wtedy wam się wyświetli film, w którym będziecie mogli poznać więcej ciekawostek na temat tego programu i więcej takich anegdotek, które nie były pokazane w programie lub były pokazane, ale wyjaśniam wam to trochę z innej strony. Więc mam nadzieję, że ten pomysł wam się podoba i to jest bardzo przyjemne zakończenie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o tej części, dosyć specyficznej. Nowe osoby oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jest was coraz więcej, co mnie niesamowicie cieszy i motywuje do ciekawszej, mocniejszej i bardziej profesjonalnej pracy. Więc tak jak mówiłam, nie zapomnijcie wbić na mój Snapchat. Tam będzie czekać coś specjalnego na was. Ten link, o którym mówiłam. No i co? Żegnam się z wami. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej części. Buziaki, pa!